Panie dyrektorze, co wchodzi w skład nowego kompleksu? Boiska wielofunkcyjne, które powstały przy trzecim liceum ogólnokształcącym, właściwie mieszczą kilka boisk. Jest to boisko pełnowymiarowe do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, badmintona, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Także jest tutaj kilka boisk, które możemy dowolnie konfigurować i z nich korzystać na zajęciach wychowania fizycznego bądź też zajęciach pozalekcyjnych. Jaki był koszt wykonania tego boiska wielofunkcyjnego? Koszt wykonania oscylował w granicach około 150 tysięcy złotych. Także z pieniędzy, które jeszcze pozyskało Starostwo Powiatowe w Świdnicy, zostały wykonane prace dotyczące zagospodarowania terenu przy Kościelnej 32 i powstaje boisko trawiaste do piłki nożnej. Kto będzie mógł korzystać z tego boiska? Tylko uczniowie, czy będzie ono otwarte dla mieszkańców? Przede wszystkim korzystać będą uczniowie trzeciego liceum ogólnokształcącego, będą korzystać także wychowankowie internatu po południu. Jest to jednak boisko zamknięte dla ogółu użytkowników. I co dzisiaj zostało przygotowane na otwarcie? Jakie rozgrywki nas czekają? Dzisiaj w trzecim liceum jest Dzień Sportu i Rekreacji, a także profilaktyki. I w ramach tego naszego szkolnego święta odbywa się również turniej klas. Są przygotowane odpowiednie konkurencje, rozgrywki sportowe, test dotyczący wiedzy. No i klasyfikacja generalna wyłoni najlepsze drużyny laureatów. Ale na otwarcie przygotowaliśmy również mecz przedstawicieli samorządu terytorialnego, starostwa. Są panowie starostowi, jest pan przewodniczący Rady Powiatu. Włączają się także nauczyciele i oczywiście ja. No i przeciwko młodzieży zobaczymy, jak w tym starciu wypadniemy.